Okej, to jest pięknie, co? To jest Marek. Marek o czwartej wchodzi do zimnej wanny. Tak. Przed FKT. Po czym okazuje się, że to był jego sen, bo zaspał. Zaspał o godzinę, uwierzycie? Niestety. Zobaczcie, natura. Taki krajobraz, on zaspał. Niestety natura technologii. Ale jest i ciśniemy, Marku. No Paweł. Ciśniemy rekordzik, no. No tak, jakby się nie może, prawda? Tak. Godziliśmy się tutaj na pobicie rekordu. Więc... Słuchajcie, Marek to jest bardzo skromny facet, ale dał się namówić na szaleństwo. W sumie nie dawałem się namawiać, to była szybka decyzja, co? W sumie poddałeś się po prostu. Poddałeś się od razu mojemu porąbanemu pomysłowi. No, to ja się zaraz przedstawię moje dwa porąbane. No nie ma sprawy. Ja wam tylko powiem, z Mareczkiem myśmy się poznali na naszym pierwszym maratonie w życiu. Tak, dokładnie. Rok temu, no już ponad. Ile to będzie? Już 15 miesięcy? To był nasz debiut, nie? To był nasz debiut. Pamiętam, Marku, pozwolę sobie przypomnieć. On jeżeli się nie gniewasz. Nie. Jak pamiętam, jak przestałeś z nami rozmawiać. To był 26. To był 26 chyba, no. Kilometr. I pomyślałem, oj, biedny Marek chyba jednak... Zwalnia. Chyba tempo jednak dla niego za ciężkie, bo zaczął ciężej oddychać i przestał rozmawiać. 10 kilo więcej wtedy było, nie? No. Trzeba było tachać ze sobą, nie? Tachać, więc... Także... No... Wyciągnięte. Ale czekałem na ciebie na mecie. Mamy zdjęcie. Tak, dokładnie. Bo wiedziałem, że dobrze. Wszystko jest uwiecznione. I znowu się spotykamy. I mam nadzieję, że... Jakby to było wczoraj, co? Tak, jakby to było wczoraj. O, tam jakieś wrzosy, patrz. Na zboczu, widziałeś? Jakby to było wczoraj i pewnie nie ostatni raz. No dobra. Pozdrawiamy wszystkich. Co nie? Pozdrawiamy. I dajemy... No, i dajemy czadu dalej. Zapraszamy do Peak District. O, patrzcie gdzie jesteśmy. Marek, no co się dzieje? O, ale wrzosowiska. Tu lecimy. Już z góry lecimy, proszę państwa. Zostało nam jakieś 9 do mety. Mareczek, tu proszę, sesja do Wołga. Sesja do Wołga. Paweł leci nawet tyłem. Paweł FKT nawet tyłem robi. FKT tyłem robi, bo mówi, że mu jest za lekko. Za lekko jest.
Ale nie ma wody, Marek, nie ma wody w Bajorze. Jest kompletny susz. My się rozpędzić dopiero. Dopiero się dogrzaliśmy. Także relacje będziemy stawać w tamtym terminie. Pozdrawiamy. Nara, nara. Patrzcie, patrzcie, gdzie jesteśmy. Marek, o, co się dzieje? O, ale wrzosowiska. Tu lecimy. Już z góry lecimy, proszę Państwa. Zostało nam jakieś 9 do mety. Mareczek, tu proszę, sesja do Wołga. Sesja do Wołga. Paweł leci nawet tyłem. Paweł FKT nawet tyłem robi. Za lekko jest. Ale nie ma wody, Marek. Nie ma wody w Bajorze. Jest kompletny susz. My się rozpędzić dopiero. Dopiero się dogrzaliśmy. Także relacje będziemy stawać w tamtym terminie. Pozdrawiamy. Nara, nara. No dobra, mamy tutaj Pawła. Nagrywa mnie, ja jego. Nagrywamy się wspólny supo. FKT tymem robi, bo mówi, że mu jest za lekko. Ale no, tutaj są przepiękne po prostu widoki, no, te wrzosowiska. Ale nie ma wody, Marek, nie ma wody. Nie ma wody na pustyni. No rzeczywiście, nie ma tej wody. Pustynia powstała z ostatnich upałów tutaj w UK. No ale tutaj wrzosowisko, mówi samo za siebie. Jest piękne, no, po prostu. Cudowna sprawa. 9 km zostało do końca. Wydaje się, że jesteśmy na dobrym torze i FKT zostanie pobite dzisiaj porankiem przez Pawła i Marka. Także panie Niol, będziesz musiał się pożegnać z rekordem 3 godzin 14 minut i 41 sekund, bo my zamierzamy się rozpędzić i zrobić to poniżej. Także relacje będziemy zdawać w dalszym terminie. Pozdrawiamy, hej. No i jesteśmy, proszę Państwa. Po drugiej stronie tego. Po drugiej stronie. Ale teraz wyszliśmy tu z tej gałęzi takiej. Marek się trzyma. Mamy piękny widok na zaporę. Nie wiem, kto z Was wie, ale w jednej grze komputerowej, Marek, ten akwen jest. Razem z tą zaporą.
odwzorowany dokładnie w samochodówce Forza. Wow. Chyba części piątej, przedostatniej. Albo jeszcze przedostatniej. Albo w czwórce. Tak, ale to jest taka sławna samochodówka. I w ostatniej wersji, w przedostatniej była Szkocja, Bambur Castle. I pięknie. Tam można pojeździć do koło tego zamku. Zresztą byłem tam, więc jak synek jeździł, to mu opowiadałem, że wszystkie pagórki tam są. I uliczki. A we wcześniejszej części, chyba czwórce, właśnie z tym Derwent Reservoir i z tymi wieżami, tak jak widzimy przed nami, stawiamy już rzezowiska z tyłu. No i co? Lecimy, tempo 5.0, czas 2.31, mamy już 2,5 godziny właśnie. Zreszamy. Tempo okrążenia 4.48. Zmierzamy sobie do zakończenia tej miłej podróży. Jakieś 5 km do domu. To co, Marek? Piona? Piąteczka. No, na razie. Słuchajcie, ostatnie wejście. Lecimy na ostatni prosty. Tu już jest nasz most. Ostatnie 2 km. Ostatnie dwa. A właściwie już półtorej. Tu tylko most. Polecimy lewo. 300 metrów w lewo, bo ja oczywiście zapomniałem traka tak włączyć. Moja bardzo wielka wina. Stukam się w pierś. I potem przez most przebiegamy i tam na rogu, tam gdzie te drzewa, tam jest koniec. Koniec naszej podróży. Wow. Pięknie, mamy prawie 34, mamy 34 km za sobą. W tempie 5.12. Więc jesteśmy prawie w domu. Jesteśmy w domu z rekordzikiem. Tak. Oczywiście nie zrobiliśmy dzisiaj jakiegoś szału. Nie. Ale tak miało być. Miało być na spokojnie. W końcu to jest nasze rozbieganie. Weekendowe. Nie przyszliśmy się tu ścigać. No, ale Mareczku, super, dzięki za przygodę. No, Paweł, dzięki tutaj. No. I tego. Spotykamy się znowu przy następnych wycinach. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to będą oglądać. No, pewnie na Facebook Marek wrzuci, nie? I w ogóle to ten. Się pośmiejecie. Z naszego porannego sapania. No, to hejka. Dobiegamy. Zostało nam zaledwie 200-300 metrów. Biegamy. Tak, 300 metrów. Widoki cudne. Daliśmy radę. Sto 150, ale zobaczymy, ile tam mi wyjdzie ten total. No musimy dobić na twoim 35,4. Nie, pisze 35,5. Ile masz? 35,54. No to dobrze jest. Stopujemy. Stop. Jest. Rekord jest. Na luzie bez spiny. Także 30408. 35,5 km. 5.11, Marek. Oj, to było coś. To był dobry. Było dobre maratońskie wybieganie.
Bo wyszli tutaj siódemeczkę jeszcze. 400 metrów elewacji, Marek, to na porządnych maratonach tyle nie ma. Także... No i kurczę. I kurczak, to idziemy do auta. Jakby to ująć? Plan był taki, że zapodaliśmy jakąś wstępną sobotę. Miała być wstępna sobota tydzień temu, ale z racji, że różnych innych zbiegów, okoliczności, przyjaciół i tak dalej, odłożyliśmy sobie, bo z tego wyczerpaliśmy wszystkie inne benefity. Wszyscy happy. Jest godzina, powiedzmy teraz, 9:20. 9:20, my już jesteśmy po FKT. Idziemy teraz po banana, po wodę. Wchodzimy nad rzekę. Tak, tutaj nogi moczymy. Nad rezerwuar, pomoczymy nogi, zjemy na słone paluszki, słodkie ciasteczka. I się rozejdziemy i to będzie na tyle do następnego, nie? I po mandarynce. I po mandarynce, bo to u nas u takich biegaczy to jest tak, że jest konkret, nie? Jest konkret. Każdy z nas jest jednak samotnym wilkiem. Ale wilki czasem, tak. Czasem muszą się spotkać na rozdrożu. Dokładnie. W stadzie na chwilę. Spożyć kolejną ofiarę. Tak jest. A było ich tutaj dzisiaj tak, kilka, co? I potem takich do łyknięcia i potem rozejść się znowu każdy na swoje terytorium, nie? Dokładnie tak. Także było naprawdę super miło. Pogoda idealna. No. Jeszcze dozwiemy się za chwilę jeszcze z nad Bajora. Dokładnie. No to cześć. Teraz jest nasz posiłek.